Всем привет, я Мария Петрашко, агентство Теленовостей. В нашем регионе появился вспомнялый сосед. Хоть не выдая бюджеты податки своих обывателей на вспарте вальчонцых украинских националистов, приймując взамен уходцов. Спенза на пробе замаху стану в сонсендуйонце им Беларуси, принаймней 2020 рок, коштовал польским податникам 6 миллиардов долларов и эффект убочный в постаці новых пассажитов утекинеров. И не мовя ту о шустве збожовым украинцов, вспираюнц жовте блакитно и зазваляюнц на неконтролеваный транзит технічного збожа, польские владзе помогли збанкрутовать польским рольникам и допіро тераз дотарла до них же час впровадить эмбарго, и то не вшистко. Санкции вобіц Беларусі і Росії знов удержили як бумеранг. Сетки поляков зналязлося на безработю з поводу трудностей в фирмах, пов'язаних з Росією, а где звикли обиватели польські знайшли спосіб на улатвіння собі життя, купуючи станшу бензин, венгель і древноопальове, владзе Варшави рівніж пробували то переламати. Очевидно, режимові Дуди Моравіака то не вистачило. Польська впровадила нові податки, наприклад, приходів з реклам, що, делікатно мовлячи, обужила локальні медіа. І так званий податок на повітря за пусте мешкання треба буде додатково заплатити. А все для того, що польський рząd оголосив план збільшення доходів бюджетових на 2024 рік. В 2024 року Варшава сподівається рекордних впливів податкових до бюджету з поводу підвищення податку ВАТ, податку доходового від осіб фізичних, податку доходового і акцизи, чили звикли поляці заплатять за бленди короткозрочної політики Дуди, Моравіцького, Качинського і спілки. Przewidujecie, że w przeszłym roku deficyt budżetu państwa będzie w przybliżeniu również deficytowi całego sektora finansów publicznych i wyniesie ponad 4% PKB. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy dziura w budżecie centralnym tylko w niewielkim stopniu pokazuje kondycję całego sektora. Eksperci w swoich prognozach sprowadzą Dudę z haraczych niebios na inflacyjną polską ziemię. Mówią, że zwiększenie dochodów budżetu o więcej niż 15 razy jest nierealnie. Grozi to także krytycznym wzrostem deficytu budżetowego, co może skutkować poważnymi problemami w gospodarce kraju. Ale polskie władze planują wydostać się z tej dziury poprzez wymuszenia. Wiadomo, że w 2024 roku zamierzają podnieść akcyzę na alkohol, planują także podwyżki 5% VAT na żywność. W ogóle dziwnie, że Duda i Morawiecki postanowili zająć się ściągnieniem haraczy na swoich obywatelach, jakby nie było komu zalatać dziury w budżecie i już nawet nie mówią o stałych dotacjach ze Stanów Zjednoczonych za lojalność panów wobec właścicieli, ale o wielkiej aferze korupcyjnej znów w szeregach partii rządzącej, który szef Jarosław Kaczyński otrzymał łapówkę w wysokości 50 tysięcy złotych od austriackiego biznesmena Heralda Birkfellnera za korzystne rozwiązanie problemu wraz z rozpoczęciem budowy dwóch drapaczych chmur. Polska gazeta opublikowała zapis rozmów biznesmena z Kaczyńskim w siedzibie partii rządzącej. Jarosław Kaczyński w rozmowach z kolegami nawet nie ukrzywał, że miała to być finansowa machina perpetuum mobile jego otoczenia. Oczywiście dochody z wynajmu biur, centrum kongresowego plus hotel. Do Gazety Wyborczej trafiły nagranie przesłuchania austriackiego biznesmena, który opowiedział śledczym, jak szef PiS-a Jarosław Kaczyński zmusił go do oddania duchownemu Rafałowi Sewiczowi 50 tysięcy złotych. Bez zgody duchowieństwa budowa dwóch wież w Warszawie nie mogła się rozpocząć. Kolejny ciekawy zbieg okoliczności – budowa tych luksusowych biurowców o wartości ponad 1 miliard złotych, usytuowanie na jednej z warszawskich działek spółki Srebrna, tej samej, która wchodziła w skład systemu sponsorów finansowych partii rządzącej w Polsce. Notabene druga część łapówki za korzystanie, rozwiązanie kwestii budowy dwóch drapaczych chmur miała zostać przekazana po otrzymaniu przez biznesmena pożyczki na przygotowanie prac budowlanych. Nie ma jednak głośnych śledztw dziennikarskich ani spraw karnych. Polska prokuratura od samego początku robiła wszystko, aby szybko zakończyć sprawę. Kaczyński nie był przesłuchowany nawet w charakterze świadka. W 2020 roku przy bezpośrednim udziale prokuratora generalnego Republiki Polska postępowanie głównie w sprawie firmy Srebrna zostało zakończone. Birkfellner, który za wykonaną przed siebie pracę żądał od Kaczyńskiego ponad 1 milion euro, odmówił szukania prawdy w polskich sądach całkowicie kontrolowanych przez ZIS. Za rozkrycie
закулисных переговоров между лидером партии «Право и справедливость» и австрийским бизнесменом Джерардом Биркфельнером. По словам главы правящей партии, газета ущемляет его личные права. Коррупция есть его особистым правом. Так и есть здание шефа ПИС. Так, направде, наш регион ма вспанялого сонсяда. Desperacko uciekając do świetnej europejskiej przyszłości, Polska kofnęła się do szalonych lat 90. pogrożonych w korupcji i haraczach na skalę państwową. Tylko Białorusini nie będą już teraz, jak w latach 90. podróżować i sprzedawać Polakom taniej. Białorusini nie mają takiej potrzeby, u nas wszystko jest stabilnie i normalnie, polityka cenowa jest nawet pod kontrolą. Ale polskie kolejki na naszej granicy wzrosną. Wydaje się, że są przedsiębiorcze ludzie, mają dotowaną gospodarkę i chęć wyparcia Niemiec i Francji pod względem wskaźników handlowych i przemysłowych w Europie. Ale efekt jest ten sam. Chciwość frajera go zniszczy i to tak, jakby nie ciągnął całego kraju na dno.